przenieśmy się do zoo. Jacob i Newt już tam docierają, widzą gdzieś tam pędzącego strusia. Zoo rozwalone w drobny mak. Nikogo tam nie ma. Ciecia nie ma. Policji nikogo, mugola żadnego nie ma, chociaż dzieci tam gdzieś niedaleko jeżdżą na łyżwach. Nikt nic nie wie, nikt nic nie widzi. Ciecie jest na L4. No. Za mało zarabiał. Za mało zarabiał, no. Tragedia. Do tego nie zapomnijmy tego, jak sobie Newt wszedł do tego zoo na luzaka i zaczął kręcić pupką przed samicą buchorożca. Polał się piżmem i kręci pupką, tańczy, taniec godowy. W ogóle to chyba ma jedynie cel komiczny dla tego filmu. Ale abstrahując od tego, Jacob wcale nie musi się wysilać, nie musi kręcić pupką. Wystarczy, że się polał piżmem i buchorożec już na niego leci. Być może to jest podobna postura i magia właśnie miłości. Bardziej podobny do buchorożca. To. No, a jeśli jesteśmy już przy buchorożcu i Jacobie, najpierw się pod nim lód załamuje, oczywiście pod buchorożcem. Ale potem jak biegałem na ten staw wielki w Central Parku, tam już poza zoo, nagle nic. Nagle on sobie normalnie jeździ tam, sobie chodzi po tym i nic się nie dzieje. To była pokrywa lodowa z Antarktydy, jeszcze sprzed czasów globalnego ocieplenia. No chyba tak. Albo po prostu raz jest lekki, raz jest ciężki, wiesz, tak jak ten, zmienia swoją wielkość, nie? Jak brzmi optak. Tak, zmiennokształtny. Zmiennociężarny. Zmiennociężarny. No, a teraz bardziej taki poważny, mroczny wątek, kiedy dochodzi do śmierci senatora Shaw'a. Raz, że Makusa w ogóle nie reaguje na to, bo zresztą Makusa przez cały ten film do samego końca nie reaguje. Oni tylko siedzą i dywagują. Boże, nie magowie zaraz nas odkryją, co my zrobimy z tym fantem? O matko, w bank ich nie zainteresował, jubiler ich nie zainteresował, Central Park ich nie zainteresował, nawet śmierć senatora niemagicznego również ich nie zainteresowała, jedynie fakt, że do tej doszło. Przepraszam, przecież zwołali cały świat na zebranie, żeby no pogadać dobrze. O tej śmierci. No dobrze, i siedzą na dupach i dywagują o śmierci, zamiast ruszyć się i coś z tym zrobić. Jak to normalni politycy? Siedzą i gadają. No, ale sam Obscurus raz jest czarnym, strzępiastym cusiem, a w przypadku zabójstwa Shaw'a jest niewidzialny. Chyba, że on jest po prostu niewidzialny dla Mugoli, ale z drugiej strony, no to wtedy policjanci w późniejszych scenie strzelają do niego. Troszkę więcej konsekwencji. No chyba, że Credence sam się jakoś tam przeistacza zgodnie z wolą, nie. Dobrze, mówisz o konsekwencji. W Harrym dowiedzieliśmy się, że są zaklęcia werbalne i niewerbalne, ale do jednych i do drugich potrzeba różdżki. A co robi Graves? Macha mocą z ręki, przywołuje walizkę Newta, potem jeszcze coś tam robi ręką, potem Obscurusa obkręca swoją dłonią i po prostu ma magię w ręce. O, widzicie? Ręczna robota, hej! I mamy tę scenę, która od samego początku budzi bardzo spore kontrowersje, kiedy Graves przesłuchuje Newta i twierdzi, że Newt został wydalony z Hogwartu, podczas gdy J.K. Rowling w Fantastycznych Zwierzętach w wersji książeczkowej opisała Newta jako kogoś, kto Hogwart ukończył. Dopiero po premierze filmu Rowling na Twitterze zaczęła tłumaczyć się, że Newt został wyrzucony z Hogwartu na takiej samej zasadzie jak Harry w Zakonie Feniksa, czyli został wyrzucony, ale albo Dumbledore stanął po jego stronie i Newt został przywrócony do grona uczniów. No to w takim razie był wyrzucony czy nie był wyrzucony, jeżeli nie odczuł tego wyrzucenia? Okej, nie mam pytań. Poka pokasowe. Wracając jeszcze do tej legilimencji Queenie. Ciekawa jest ta jej zdolność, ponieważ ona nawet przez mury słyszy płaczącą Tinę. W momencie, kiedy została skazana tak, na śmierć. Skazana na śmierć, ona słyszy to. Nie wiem. Ja zawsze myślałam, że tak trzeba być, wiesz, tak przynajmniej widzieć kogoś czy coś, a nie tak przez tam. Ściany, mury i. Ale to jest sufity. Legilimencja najwyższych lotów, a skoro jesteśmy przy tej scenie egzekucji. Bardzo ciekawe wykorzystanie motywu myśl od siewni, choć sama scena egzekucji była dość dziwna. No nie wiem, bardzo, bardzo humanitarna, umierasz szczęśliwa, w końcu widzisz same szczęśliwe wspomnienia i bardzo łaskawe były te wody tej misy, tego pomieszczenia, które oplatały Tinę z każdej strony, tylko nie z tej, przez którą chciała uciec. Także bardzo to było łaskawe, śmierć nie chciała jej przyjąć tego dnia, wyraźnie widać to w tej scenie. Mówi, że humanitarne, rozpuścić je w jakimś kwasie, bardzo humanitarne. Ale umierasz szczęśliwa. No tak. Podczas gdy na Newcie i na Tinie ma zostać przeprowadzony wyrok śmierci, co się dzieje z Jacobem? On dalej chyba tam siedzi sobie w celi. A Makusa co robi? Makusa nic nie robi. Zamiast w tym czasie tam... Co? Makusa siedzi w drugim pokoju i obradują. Oni robią cały czas to, co wychodzi im przez ten cały film najlepiej, oni obradują. Bo tak, faktycznie, Newt został przesłuchany razem z Tiną, zostali skazani na śmierć. Poszli, żeby umrzeć.
A Jacob? A Jacob nic. Jacob dalej jest trzymany, mimo że zostało polecenie wydane, że ma mu zostać wymazana pamięć. I nikt tego nie robi. No to jest bardziej skomplikowane niż wykonanie egzekucji i przesłuchanie dwójki ludzi. A po prostu nie ma nikogo, kto by tak błahą rzecz zrobił. Wszyscy są ważni. Jedna taka rzecz, która zastanawiam się, czy Rowling chciała pokazać ignorancję czarodziejów. Queenie stara się otworzyć drzwi do gabinetu Gravesa. Rzuca jedno zaklęcie, drugie. Nic nie działa, drzwi stoją przed nią zamknięte. Podczas gdy Jacob decyduje się na bardzo niemagiczne rozwiązanie i traktuje drzwi z kopa. I co się dzieje? Drzwi się otwierają. Okej, rozumiem, że są zabezpieczone na magię, ale czy kopniak naprawdę jest w stanie je pokonać? Każdy czarodziej to może zrobić, chyba że czarodziej nie zniża się do poziomu kopnięcia w czyjeś drzwi. Oczywiście, że nie. Okej. Oni nawet się nie biją. No nie, pan oni są ignorantami. Się bili, ale ogólnie się nie biją. Oni są ignorantami, po prostu. Ignoranci. Zero dotyku. A to podobno Mogole są tacy, ble. W ogóle jeszcze dziwna rzecz taka, to mi się już w kinie rzuciła. To palce Gnorlaka. Czemu on ma tak dziwnie wykrzywione? Tak, co to ma? Nie wiem, jakiś, nie wiem... Nawet nie wiem, co mam o tym myśleć, no. Bez sensu, nie? Nie, zastanawiam się, bo on prowadzi taki bar w czasach prohibicji i... Co, może lepiej mu się gra w karty z takimi paluchami? Nie rozumiem, bo on jest goblinem, on jest ewidentnie goblinem, ale nie rozumiem w ogóle sensu wykrzywienia mu palców. Dlaczego? Bo tak? Co, on jest jakimś takim, nie wiem, Michaelem Jacksonem tamtych czasów, że wszyscy mają palce tak, a on będzie miał inaczej? Zakaz dla magicznych stworzeń obowiązuje w całych Stanach Zjednoczonych. Nie możesz mieć żądlibonka ani niochacza, nie możesz mieć żadnego stworzenia. Ale jak się to ma do tego, że choćby w tym barze rzeczonym siedzą sobie gobliny, skrzaty, olbrzym nawet się znajdzie? Jak ma się to do tego zakazu ekspozycji? Przecież taki olbrzym, jak sobie wyjdzie z tego baru, to od razu go widać, bo z tego co wiem, to gobliny nie znają magii, żeby się mogły teleportować, w przeciwieństwie do skrzatów domowych, a olbrzym? Olbrzymy też przechodzą przecież normalnie, więc jak to się ma jedno do drugiego? Jakieś tajne wyjście mają. Tak, tajne wyjście dla olbrzymów. Spuszczają go w klozecie. Najlepsze jednak było to, jak Makusa wkrocza do tego baru Gnorlaka. Przyszli po Newta i całą resztę, a atakują wszystkich po kolei, bla, 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 a tamci sobie uciekają. Tak. I nikt ich nie zauważył. Atakują wszystkich poza tymi, po których przyszli. No nie? To jest takie... To jest Makusa. No po prostu Makusa. Albo obradują, albo atakują nie tych, co trzeba. I Demimos. Mamy Demimosa, który pojawia się zaraz po tej scenie, który ma dar przewidywania rzeczy przewidywalnych. Takich rzeczy oczywistych. I zastanawiam się, czy bardzo oczywistym zachowaniem jest przypadkowe kopnięcie bombki? Bo jeżeli jest przypadkowe, to jak może być przewidywalne? To znowuż się wlicza w ten kanon Pokemonów w tym świecie. No, na moje to jest bardzo naciągane. No to jest bardzo naciągane. Nie przemyślane do końca po prostu. Rozumiem wiele rzeczy, ale nie fakt, że mógł przewidzieć kopnięcie bombki. Ale dopiero najbardziej absurdalna scena będzie po tym fakcie. Numer jeden chyba, jeżeli chodzi o głupotę tego filmu. Scena, którą mogliby w ogóle wyrzucić. Rzuć robaka do imbryka! O, rzuć! No. A ten karaluch leci. Leci przez pół filmu i leci. I leci. W zwolnionym tempie leci. A Tina skacze i biegnie i tym pędzi imbryczkiem. I gna. I karaluch trafia do środka. Co za cel, Jacob, co za cel! Gratulacje. Niby taki niemak, a taki czarodziej. No nie, a czemu oni w ogóle uganiali się za tymi karaluchami? Nie wystarczyło Akio? I już. Akio to jest bardzo niedoceniane zaklęcie w tym filmie, mimo że występuje, bo jest niejednokrotnie rzucane. No. I dalej, dalszy popis ignorancji. Po tym, jak już Credence zdemolował kościół drugich Salemian, nikt się tym nie interesuje. Przychodzi Graves, o, rozwaliło się, tu się zburzyło, o, panie, tu się otynkuje, będzie jak nowe. I co, wchodzi, nikt się tym nie interesuje, ani Makusa, ani nie magowie, nikt. Zero, to jest po prostu super! A Makusa dalej ma tę mapę, na której zagrożenia magiczne się przedstawiają. Ale po co z niej skorzystać? Dużym plusem jest fakt, że nie tak jak w Harrym Potterze, jak się... Właściwie oni nie teleportowali się, oni się dymali. Oni się dymali, źli mieli czarne dymki, a dobrzy mieli białe dymki, wiecie, dobro, zło, czerni, biel. Ale tu jest fajnie zrobione, ponieważ Newt nie ma żadnego dymka, ani siwego, szarego, żadnego. Po prostu się teleportuje, to jest takie sensowne i logiczne. Tak jak powinno być w Harrym Potterze, tak jak było w Harrym Potterze, tak. W książkach.
Po prostu się teleportował z miejsca na miejsce, z budynku na budynek, z dachu na dach, na ziemię. I to jest, to ma sens. Wielki, wielki plus za to. Ale za to wielki minus już, jeżeli chodzi o ostatnią potyczkę. Graves, czyli Grindelwald kontra Newt. Kiedy Graves, nie wiedzieć czemu, strzela w tego Newta tymi piorunkami. Piorunkami, które ani jakoś nie są zbyt efektowne, bo one nie wyglądają zbyt dobrze na ekranie. Nad elektrowstrząsy mogolskie chyba są silniejsze. Poza tym strzela tego Newta i strzela, i strzela, i strzela, i macha tą łapą jak potyrpany, a Newt tylko leży i... Wiesz, szczerze, po jego minie nie widać, żeby go szczególnie bolało to. No bo to były takie piorunki, nie wiem. Obezwładniające tak chwilowo chyba. Cholera wie, co to było. Kiedy już się okazuje, że Graves to Grindelwald i kiedy już zostaje złapany... Wow, o Boże, zaspoilerowałam, skąd my to zna? Sorry! Nie wiem, czyżby tu zaleciało coś z Czarą Ognia i Bartym Crouchem Juniorem? Nie, ja bym powiedziała, że zaleciało z Scooby-Doo. No dobra, pomysł się powiela, ale chyba nie to jest w tej scenie najgorsze. Najgorsze jest to, że jak już zostanie Grindelwald złapany, już zostaje wyprowadzany, nagle wszyscy zatrzymują się przy Newcie, żeby Grindelwald powiedział mu swoje ostatnie słowo. A potem jak już powie, po prostu odchodzi. I to było tak bezsensowne, ja rozumiem magię filmu. To jest takie filmu. Bardzo amerykańskie. Prawda? Tak, rozumiem magię filmu, ale oni go prowadzą i nagle zatrzymują się, by ten mógł powiedzieć. On nawet nie zaczyna mówić, kiedy oni się zatrzymują. Oni się po prostu zatrzymują. Nie wiem, może go gdzieś tam bodziają. Te, Gellert, powiedz ostatnie słowo. Bo ja co, zejdziesz z tego ekranu? To jest twoja kwestia. Ale też inna rzecz. Przecież widzieliśmy już Gravesa, czyli Grindelwalda, czarującego bez różdżki. Co da naszym bohaterom odebranie mu różdżki, jeżeli on ma ręce? A nie wiadomo, czy tylko rękami czarować potrafi. Może i stopą. Może stopą, może okiem, bo ma dwoje różnych oczu. No, dziwne, bo powinno miał chyba zielone oczy, tak? Ale teraz też taka bardzo godząca już na samo zakończenie scena, czyli gromoptak, wypuszczenie gromoptaka z jadem pikującego licha. Jad, który w teorii zamazuje, wymazuje złe wspomnienia. Więc on wzbija się w powietrze. Wszyscy niemagowie tracą wspomnienia. Nie tylko ci, na których deszcz spada, ale i ci, którzy są pod prysznicem, którzy piją wodę, którzy są w domach. Super, wow. Ale jeżeli to wymazuje złe wspomnienia, to pytanie pierwsze. Czy jeżeli jakiś niemag miał bardzo traumatyczne dzieciństwo, tudzież życie, to czy wymarzymy mu te wszystkie wspomnienia? Czy ten jad działa również na czarodziejów, bo w końcu ci aurorzy chodzą i odbudowują całe to miasto. I kwestia kolejna. A niech wszyscy mają chyba czapeczki jakieś. Kwestia kolejna jest taka, że co z tymi mugolami, niemagami, przepraszam, którzy wyjechali, bo jednak akcja już taka zasadnicza kręci się przez 24 godziny i nikt do tej pory nie kłopotał się w ogóle tym, żeby komukolwiek modyfikować pamięć, a tu nagle wyleci sobie ptaszek i wszystkim pamięć minie. A co z mugolami, dla których objawienie, że magia istnieje, to nie było jakieś złe, traumatyczne wspomnienie, lecz jakaś, nie wiem... Spełnienie marzeń z dzieciństwa, tak. Co z tymi, jeżeli to nie było złe wspomnienie? A przecież tam byli też fotoreporterzy, którzy zdjęcia robili. Tak, zdjęcia również się zmieniły. I tak dalej. To było bardzo dla mnie głupie. Przepraszam, ale to było głupie, nieprzemyślane, zrobione takie, o, skoro już żeśmy się pokazali niemagom, to teraz musimy coś zrobić, żeby wrócić na odpowiednie tory. No i ostatnia rzecz, Jacob, co widać na końcu, ma jakieś tam przejawy pamięci, bo on robi te ciasteczka w formie tych stworów magicznych. I gdzieś mu się coś tam przypomina, więc czy to oznacza, że w kolejnych filmach nagle wszyscy niemagowie przypomną sobie, co się wydarzyło, a jeżeli tak, to co wtedy puścimy, skoro gromoptak już odleciał? Złapiemy nowego. Złapiemy nowego w Arizonie. Hello Frank. Albo zrobimy darmowe hot dogi, wszyscy się ustawią w kolejce i będziemy każdemu po kolei, wiesz, pamięć czyścić. I w ten oto sposób przeszliśmy przez wszystkie punkty, wszystkie absurdy, jakie udało nam się wyłapać. Oczywiście, tak jak wspominałem na początku, nie łapaliśmy takich typowo filmowych absurdzików, bo tego byłoby troszkę więcej. Jeżeli coś i wam rzuciło się w oczy, albo z czymś się nie zgadzacie, macie jakieś wytłumaczenie, macie od tego komentarze, żeby dzielić się tymi swoimi spostrzeżeniami. Tymczasem my, żeby już nie przedłużać, idziemy się na nowo jeszcze raz cieszyć tym filmem, bo film jest naprawdę dobry, mimo tych wszystkich uchybień i tak... Film jest bardzo dobry, bo wydaje mi się, że każdy film ma więcej czy mniej wad i więcej absurdów można znaleźć. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli wam się nie podobało, też zostawcie łapkę w górę, bo w końcu obejrzeliście w górę, nie w dół. I cóż, pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału oraz o obserwowaniu naszych profili na Facebooku oraz na Instagramie. No tak, zapomniałam. Także dzięki za dzisiaj, mam nadzieję, że się podobało i koniec psot! Pa, pa.